Najbardziej ważne w tej sprawie jest decyzja tych, którzy badali to zniszczenie silnika i stwierdzili, że ten silnik został zniszczony przez tych, którzy dokonywali remont samolotu w Rosji. To ma bardzo daleko idące konsekwencje i myślę, że właśnie dlatego pan Siemoniak, pan Kosiniak-Kamysz, pan Tomczyk ukrywają fakt, że była ta awaria i że ta awaria zablokowała możliwość używania samolotu. Działanie strony rosyjskiej, które doprowadziło do zagrożenia awarii nie tylko 101, którą awarię przeprowadzono, ale i 102, sprawia, że dyskusja na temat zbrodni smoleńskiej wygląda inaczej. I dlatego oni ten fakt ukrywają po dzień dzisiejszy. Przywoływanie wszystkich tych problemów zabrałoby bardzo dużo czasu. Jednoznaczne jest, że decyzje, analizy katastrofy smoleńskiej przez podkomisję polegające na doprowadzeniu do rekonstrukcji samolotu przez naszych współpracowników. Doprowadzone do tego, że została zrobiona analiza tych osób, które zostały zamordowane, że została zrobiona analiza materiałów wybuchowych. Te wszystkie działania doprowadziły do jednoznacznego stwierdzenia, a także lotu samolotu, a także sprawy tak zwanego drzewa brzozy smoleńskiej, brzozy Budina. To wszystko jest jednoznacznym, prowadzi do jednoznacznego wniosku. Mieliśmy do czynienia z zamachem, którego celem była likwidacja polskiej elity politycznej po to, by dla Putina umożliwić realizację sojuszu rosyjsko-niemieckiego. I taka polityka zaczęła być prowadzona wtedy, kiedy władzę objął pan Donald Tusk. Możecie państwo z tym się zapoznać, no chociażby nie tylko w raporcie, ale między innymi w bardzo dokładnej pracy pana Cęckiewicza pod tytułem Zgoda. Ona opisuje bardzo precyzyjnie wszystkie, nieomal wszystkie decyzje pana Donalda Tuska zmierzające do sojuszu zarówno z Niemcami, jak i przede wszystkim z Rosją i wspierania układu rosyjsko-niemieckiego. To był właśnie skutek i to był cel zamordowania pana prezydenta, zamordowania polskiej elity narodowej. Dziękuję bardzo. Jestem do państwa dyspozycji. Ministrze, jak odniosło się do tych wszystkich zarzutów osób, które z ekspertów, które komisja zatrudniała, które twierdzą, że pan manipulował tymi badaniami? No to trzeba by pokazać, jakimi badaniami manipulowałem, a trzeba by ten zarzut udowodnić w jakikolwiek sposób, a żeby udowodnić, to ten zespół pana Tomczyka, tak, Tomczyka, nie mylę, chyba tak, pana Tomczyka, ten zespół pana Tomczyka musiałby mieć decyzję sądową. Ma decyzję sądową? Wie pan o tym? Wie pan o tym? No w każdym razie nie ma żadnego, nie został przedstawiony żadny materiał, żadny dowód, żadna nawet przesłanka, która by mówiła o tym, że podkomisja dokonywała jakichś operacji dezinformacyjnych w tej sprawie. Odwrotnie. Chcę też podkreślić, że w odróżnieniu od pana Donalda Tuska i pana Tomczyka, my nie zaczynaliśmy naszej pracy z założeniami, co naprawdę się stało. Między innymi dlatego zwróciliśmy się do firmy NIAR w Stanach Zjednoczonych, żeby dokonała analizy poprzez symulację naprawdę niezwykłą, taką, jakiej nikt nigdy przedtem nie zrobił, a pokazującą, co się dzieje, gdy samolot uderza w ziemię według tej struktury, jaką przyjmuje materiał pana Millera i materiał pani Anodiny. Jak rozpada się samolot wtedy, kiedy
leci i uderza w ziemię tak, jak oni przyjmują. I to badanie zostało, jak Państwo wiecie, zrobione. Jest jednoznaczne. Rozpad samolotu na skutek uderzenia w ziemię według założeń pani Anodiny i pana Millera jest absolutnie inny, zupełnie inny niż to, co naprawdę leży na wrakowisku. I to jest jednoznaczne. I to jest jednoznaczne. Mówię o tym dlatego, że pan Tomczyk i jego ludzie nie są członkami komisji, nie zrobili żadnych badań. Nie sprawdzili tego, co naprawdę się stało. To my zrobiliśmy badania pokazujące fałsze materiałów pana Millera. I dlatego stwierdziliśmy, że raport pana Millera jest nielegalny. Dlatego właśnie, że wskazaliśmy na jego fałszywe decyzje. Jeżeli oni pokażą nam fałszywe decyzje jako komisja lotnicza, to wtedy oczywiście mają prawo podjąć taką decyzję, ale nie jako prywatny zespół pana Kosiniaka-Kamysza czy pana Tomczyka. Na tej zasadzie badania dramatu smoleńskiego jest niemożliwe i dlatego też nie podają żadnych rzeczywistych przykładów i żadnych rzeczywistych dowodów. Myślę, że warto jeszcze powiedzieć Państwu o jednej rzeczy, a która niestety przez media jest ukrywana, albo może nie przekazywana. O, może to jest lepsze sformułowanie. Mianowicie są trzy jednoznaczne stwierdzenia stosunku zewnętrznych struktur państwowych do raportu, który my opracowaliśmy. Pierwszy to jest decyzja rządu Rzeczpospolitej w maju 2022 roku, który jednoznacznie stwierdza, że raport, który został przez nas opublikowany, jest raportem państwa polskiego. Jest to jednoznaczne stwierdzenie. A po drugie, warto przypomnieć o uchwale Sejmu z grudnia 2022 roku, który przywołuje właśnie dramat smoleński, zbrodnię smoleńską jako jedno z działań pana Putina. Także mowa tam jest o działaniach związanych z holenderskim samolotem, ale też właśnie ze 101. I wreszcie coś, co może dla Państwa jest najważniejsze. Warto sobie z tego zdawać sprawę i warto o tym przekazać opinii publicznej. Mianowicie w maju 2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził, że trzech funkcjonariuszy Federacji Rosyjskiej doprowadziło do próby zamachu i zamordowania tych, którzy lecieli w 101. I podjął sąd decyzję o ich aresztowaniu. Powtarzam jeszcze raz, maj 2022 rok, Sąd Okręgowy w Warszawie. Do dzisiaj ta sprawa jest ukrywana. Do dzisiaj niestety państwa media, no nie zauważyłem tutaj mediów TVN-u, na pewno media TVN-u mają pełną świadomość tego stanu rzeczy, ale równocześnie nie przekazują społeczeństwu. Nie mówię już o sądzie, nie mówię już o rządzie, nie mówię już o Sejmie, nie mówię nawet o naszym raporcie. Mówię o stanowisku Sądu Okręgowego, legalnym, ostatecznym stanowisku, jednoznacznie stwierdzanym, że trzeba prowadzić śledztwo ze względu na zarzut wobec trzech funkcjonariuszy rosyjskich, że doprowadzili do zamachu. Świadomie doprowadzili do tego, że pan prezydent i wszyscy lecący mają zginąć. To warto pamiętać. Ale oczywiście być może sąd nie będzie traktowany przez pana Tomczyka tak, jak ja mam być traktowany. A może będzie też tak traktowany w takim razie. Bardzo bym współczuł sędziemu, gdyby tak został bezczelnie potraktowany. Proszę bardzo. Jeżeli nie ma już więcej pytań, to bardzo serdecznie Państwu dziękuję i w najbliższym czasie pokażę także Państwu prezentację
dramatu smoleńskiego. Raz jeszcze, żebyście Państwo zobaczyli zarówno zniszczenia związane z działaniem materiałów wybuchowych, rozpadu samolotu, lotu samolotu, tego, jak naprawdę wyglądała sprawa zniszczenia tego drzewa, brzozy Bodlina, które nie miała nic wspólnego z uderzeniem przez samolot, tak żeby te fałszywe informacje, te kłamstwa i oszustwa zostały wreszcie zlikwidowane. I na koniec powiem jeszcze jedno. Mam trochę więcej lat niż większość z Państwa. I pamiętam, i nie tylko pamiętam, ale też wtedy, gdy byłem uwięziony w latach 60., ze mną siedział chłopak 15-letni spod Warszawy, który dostał 3 lata za to, że napisał na swoim domu, iż Katyń to zbrodnia. I za to, rosyjska, i za to dostał więzienie. Dzisiaj wobec sprawy smoleńskiej, która jest zbrodnią właśnie analogiczną, tylko jeszcze straszliwszą, tak samo zachowuje się pan Tomczyk, pan Kosiniak-Kamysz, a przede wszystkim ten, kto im rozkazuje, pan Donald Tusk, ponieważ niestety ukrywał zbrodnię i ukrywa zbrodnię smoleńską do dnia dzisiejszego, chroniąc pana Putina. Dziękuję bardzo.